Hej, hej ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dying Light. Słuchajcie, oczywiście przedtem nie mogłem, kurczę, znaleźć wejścia tutaj. Tak, a po prostu było wejście bardzo proste. Po prostu trzeba było tylko wejść na dole. Zresztą, bo w poprzednim odcinku widzieliście, ile się naszukałem. I gówno z tego w sumie. Czekajcie, tak, tutaj jest. No właśnie, teraz... Teraz gdzie? Bo tu mnie prowadzi. Tam. I tak, tutaj raczej nie doskoczymy. Chociaż. Ale to jest z drugiej strony ta lina, tak mi się wydaje. Czekajcie, zobaczmy. Tu. No, tutaj są tylko schody. Wiecie, nie chcę, kurde, spaść. A, dobra. Próba. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle teraz, tak. Tu mamy jakieś szczebelki. Jasne. Dobra, tutaj jest coś zamknięte. Fucking. Ale my musimy iść do góry. Tu w ogóle jakieś jest coś, patrzcie. O, tu jest. Tędy, na bank. Raz tędy. Raz teraz tutaj. Właśnie nie wiem, czy tam... Spróbujmy tutaj... O, fuck! Nie! Kurwa! Było tak blisko! Cholera jasna. Kurde, no nie wierzę w to. Nie wierzę, jeszcze spadłem, no. Dobra, ale od tego momentu widzę tutaj... Respi, nie jest źle. Dawaj do góry. Spróbujemy teraz tam na wprost. Tak jak przed chwilą. Po prostu tu. Opa! Dobra, udało się. Dobra, jesteśmy w domu. Tu jest zamknięte, no to tak, tędy. Dobra. Tak, pamiętam. Chyba. Ja o tym na przykład nie pamiętałem, no ale dobra. Zombie! Tutaj zombie, tak? Jezus! Żyjące zombie, tak? Na wieżyczce. Milion metrów, kurwa, nad poziomem tego... ziemi i zombie żyjące. No super, no świetnie po prostu. Ja nie mogę... Dobra, nie będę tego komentował. Kolejny zombie? Nie, co to jest? Myślałem, że to mogę coś użyć, a to jest po prostu durna głowa durnego zombie. Dobra, nieważne. Teraz tutaj. No, wyłaź na górę. Wow, gdzie on wylazł? Skubaniec. Ja pierdzielę, jak my jesteśmy wysoko, patrzcie na dół! Matko kochana, wszystko widać, ale jak pięknie, patrzcie! Kurde, gdybym ja tylko miał naprawdę jakąś porządną kartę graficzną, porządnego kompa. Kurwa, jak to by wyglądało epicko. Normalnie epicko. Dobra. Oczywiście przestało padać dopiero teraz. Bez kitu, właśnie miałem to teraz powiedzieć, że zauważyłem, że przestało padać. Teraz jak jesteśmy na samej górze, no świetnie. Po prostu świetnie. Przeszkadzał czasami ten wiatr i to bardzo. Flaga. Serio, jakąś flagę zdobyłem? Co mam teraz zrobić? Halo. Podłącz wzmacniacz, zanim rozpocznie się bombardowanie. Halo? Co ja mam zrobić? Chyba, że tam na dole coś miałem zrobić, a nie zauważyłem. Fuck? Serio? Tak! Patrzcie, strzałka na dół mi pokazuje. Czyli tutaj wyszedłem sobie tylko po flagę. No ale cóż, mamy flagę. Tak, to jest tutaj, na tym pięterku. Tu gdzieś coś musi być. Jest! Uhu!
Udało się? Czy ktoś mnie słyszy? Mam ważną wiadomość. Nazywam się Kyle Crane i nadaję z miasta Haran ze strefy kwarantanny. Lecą? Pułkownik Tanner i Ministerstwo Obrony kłamią. W mieście wciąż są żywi, zdrowi lecą, ludzie. Fuck. Chcą zbombardować Haran, ale jeśli te bomby spadną, wiedzcie, że Tanner i Ministerstwo to banda ziemnokrwistych morderców. O cholera, w strefie kwarantanny został ktoś żywy? Hej, słyszysz mnie? Z radia. Było blisko. Masakra w ostatniej chwili. Joni, mogasz mi ciary przeszły. Masakra. Słyszysz nas? Czego kurwa chcecie? Chcemy dać ci szansę na opuszczenie tego strasznego miejsca. Tak? A niby z jakiej paki? Nie dowiedziałem się, kto miał ten zastrany plik. Nie musicie mi płacić honorarium. Wszystko zostało zapomniane, Kyle. Miejmy to już za sobą. Musisz tylko zabrać ze sobą badania doktora Zira, a my przyślemy po ciebie ładny, bezpieczny helikopter. Dobrze wiem, co było w tym pliku. Chcieliście przerobić wirusa na broń biologiczną. Crane! Mój Boże! Potrzebujecie tego leku, żeby poprawić swój PR! To wasz jedyny ratunek! Przekonać wszystkich, że cały czas szukaliście lekarstwa! To insynuacje, Crane. Zdobądź wyniki badań, a wszystko będzie w porządku. Chcecie wyników badań? Czekajcie na mój sygnał. Cholera, jasna. Jesteś tam? Zainstalowałem wzmacniacz. Czadowo, Crane. Teraz zjedź po linie. Tunel, o którym mówiłem, jest blisko drugiego zaczepu. Drugiego zaczepu. Pierwszy, drugi zaczep? Tak, tutaj. Hopla. Jejku, jak to wygląda wszystko ślicznie. Masakra. No, to kawałek jazdy przed nami po tej linie. Kurwa, nie, nie, nie! Jezu! Ale woda, dobra. Jest, okej. Okay. Woda, dobra rzecz. Spoko, spoko. Niczym się nie przejmujemy. Jest git. Ogólnie gdzieś tutaj ma być wejście, a jest tunel. Potwierdzone info widzę. Oła! Skrzynia. Ciekawe, ciekawe. Co my tu mamy? Kawę? Jak ja już znam tą grę, kurde. Jak ja ją już znam. Dobra, otwórzmy tutaj. I tutaj, i tutaj. Wy nie żyjecie, prawda? Mam taką nadzieję zresztą. Zobaczmy, co tu mamy. Nic tu nie mamy, bo jest kuźwa zamknięte, fuck. Dobra, tutaj nic nie jasne. Ma. Jasne, co może pójść źle? Co może pójść źle? A no chociażby to, że zaraz mi zombie na rej gdzieś wyskoczą. O, właśnie o tym mówię. Płońcie, frajerzy, płońcie, frajerzy. Coś takiego. I coś takiego. Tak mi przykurwiłeś? O ty gnoju! O ty madafaka! O ty madafaka! Oj, 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 oj! Dobra. Właśnie, nie używam tego mojego kopnięcia i dlatego, kurczę, tak często obrywam. Moje kopnięcie jest OP. Jakiś fajny klucz. Właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię! Dobra. O, coś żyryja i to jest coś dużego. Albo i duża grupka. Po prostu. Wow! Rzucił we mnie, madafaka jeden, no. Fuck, tam jest wybuchający. Już mnie boli ten wybuch.
Dobrze. O to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło. Ten sobie odszedł. Spoko. Okej. Dobra. 5 sekund, 5 sekund, 5 sekund. O! Kurwa! Kurwa, kurwa, kurwa! Kurwa! Ale się wstrzeszyłem! Ja pierdzielę! Masakra! Skurwy syny brzydkie, no. Dobiegł gotowi start! Dobiegł gotowi start! LOL! LOL! Tu są te gówna! O fuck! Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę! O! Dobra, no, ale chwila, chwila. Może tędy. O Jezu, o Jezu. O Jezu. Zgubiono pościg. O, fuck. Pierdziele, ja tutaj nic już nie eksploruję. Spadam do domu. Dobra, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Dobra, dobra. Slamsy! Jest! Przetrwaliśmy! O, masakra! Wzmacniacz na maszcie antenowym i nadałem wiadomość. Rychło w czas. Bombowce ministerstwa zostały odwołane, ale chwilę potem skontaktowali się ze mną ci dranie z GRE. Chcą, żebym skompletował badania Zira i przekazał je im. Mogliby w ten sposób udawać przed światem, że pracowali nad lekiem, a nie nad sposobem skuteczniejszego zabijania ludzi. Pieprzę ich. Mam inne plany. Łezki to, ale kurczę, nagle GRE zniknęło, później znowu się pojawiło... Nie, zniknęło GRE, pojawiło się ministerstwo. Zniknęło ministerstwo, pojawiło się GRE z dupy, nie? O, masakra. Dobra, gdzie my teraz mamy? Tam gdzieś? What the, what the? Znajdź wejście do Starego Miasta. Wód? Oła. No i co? Nie mówcie mi, że miałem się wrócić tylko po to, żeby teraz znowu wejść. Bez jaj. Znajdź wejście z Starego Miasta. What the fuck? Nie mam pojęcia, co to się stało, ale dobra. Chyba, że ja tutaj nie miałem iść. Aż później zobaczę normalnie na nagraniu. O fuck. Jak ja nie lubię pływać w tej grze, ja zawsze, wiecie, wypływam, jak jest końcówka, dosłownie końcówka. I boję się tego, nie? Boję się, że się utopię. Okej. Chyba jesteśmy w dobrym miejscu, bo coś mi przypominają te budneczki, całe szczęście. O, otwieranie, spoko. Możemy się chwilę pobawić z tym. No, otwieruj. Czekajcie może. O, tak. Jest, 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 jest. Okej, tutaj mamy elektrykę. Plastik, przyda się. Oczywiście wytrychy, których już mam po prostu tyle, że to jest masakra. Mógłbym się normalnie z kim ścigać w otwieraniu. Dobra, kolejne. Proszę bardzo. I 30... Boże, 30. 64 wytrychy nadal. O, dobra. Alkohol, kawa. Standardowo. Kurczę, jak ja teraz sobie pomyślę, że ja posprzedam... Boże, posprzedam. Posprzedaję te rzeczy.
te co wiecie tam nadrobiłem i tak dalej. O kuźwa, ale będzie tego wszystkiego. Ale będzie kasy. Dobra, stare miasto. Ewidentnie teraz muszę iść posprzedawać to wszystko. Zainstalowałem wzmacniacz na maszcie antenowym i nadałem wiadomość. Dobra, to już słyszeliśmy. Bo ministerstwa zostało odwołane. Że sobie pominiemy. Oho, coś drżeria. Doktorze Camden. Coś drżeria. O lol. Udaje się pan teraz do mnie? Jestem zwarty i gotowy, potrzebuję tylko próbek. Właśnie je panu niosę, doktorze. Tylko proszę pamiętać, że utknąłem w środku mniej więcej 1000 zombie. No kurde. Rozumiem. Będę niebawem. Doskonale. Nigdzie się nie wybieram. To tędy chyba wleźliśmy tutaj. Coś mi się tak wydaje. Znowu te gazy. O lol. Siema. Oła, i cię nie ma. Okej, dobry sposób w sumie na zombie tutaj, no ale... Czekajcie. Tutaj. Zanieś próbki tkanek zależonych do laboratorium. Hopla. Wow, pozostawiane tu wszystko. Niedaleko odpalono flarę. Założę się, że ktoś się nadział na bandytów. Ktoś najpewniej wkrótce umrze. Na razie mnie to nie interesuje, sorry, ale... Taka prawda. Wejdziemy sobie wyżej. Zobaczymy, co tu słychać z góry. Dobra, teraz tak. My musimy się dostać tam. Najchętniej bym coś kurczę posprzedawał. Czekajcie. Tutaj mamy w sumie... Bezpieczna strefa. Dobra. Ale tu mamy też oczyść ten teren. Wiecie co? Ja chyba ten teren oczyszczę. Oj. Nie wiem, czy tam nie był ten strzelający zombie. Czekajcie, co to było? Albo wybuchający. Nie. Chociaż w sumie... Okej. Nie, no chwila, no już jest teren oczyszczony. Aha, po prostu musimy to zamknąć wejście. Spoko. O Jezus! Ej, pieprzej. Coś tu jeszcze? Aha, dobra, to jest włącznik, spoko. No i jest strefa. Co my tu mamy? Nagrania. Poczta głosowa. Czy tu jeszcze jest? Spanko, skrytka, godzina 9, także spać nie musimy. Okej. Okay. No, wyłaś. No i super. Teraz tak. To likwidujemy. Tu jest bezpieczna strefa jakaś. Tutaj jest kwatermistrz, właśnie. Kwatermistrza. Mam coś tam odnieść do kwatermistrza i to już naprawdę dość dawno to dostałem. Oła, będzie boleć. A nie! Jednak nie tak bardzo. Okej. Okay. Spróbujmy tam się dostać. Mamy chwilę czasu, także... Także spróbuję. Gdzie to jest? Aż tam gdzieś. Dobra. Nie no, w dół.
ewidentnie na drugą stronę trzeba chyba przepłynąć. LOL. Spieprzaj się przejmował nimi. Nie wiem w sumie po co. O fuck! Spadłem z powrotem do wody. A bycie. Ty gnoju! Gin! No właśnie. Masakra. Troszkę musiałem na nich wydać. Znaczy wydać, zmarnować ammo. Ale przynajmniej możemy skrytkę otworzyć. Coś żeryja. Coś żeryja, nie podoba mi się to. Wow, nice. Okej, to teraz zapierdzielamy do tego kwatermistrza całego. Wal się! Każdy z nas potrzebuje. Czekajcie, to jest tam gdzieś do góry? Chyba tak. Chyba wejście jest tam u góry. Nie pamiętam już nawet. Tylko te tunele i tunele cały czas. Wejście, wejście. Chyba, że po tej stronie gdzieś to było. To było takie przejście kładeczką chyba, nie? Albo i nie. No, rzeczywiście jest, dobra. Okej, teraz tak. Kwatermistrz, kwatermistrz. Gdzie on może być? Tu jest sprzedawca. Tam są jakieś pierdoły. Czekajcie. Tu jest kwatermistrz, ale jak się do niego dostać? Tędy? Jest i on. Dobrze cię znów widzieć. Dobry, witam, witam, witam. Jak się tu dostałeś? Łatwo nie było. Tak czy siak, Brecken się kłania. A, jeszcze jedno. Od teraz zawsze mnie tu znajdziesz, okej? Wszystko, co miałem w slumsach, tu jest też dostępne. Możesz z tego korzystać. Jasne. Dzięki, Lol. Spike. W porządku, brachu. Do miłego. Lol. Dobra, to czekajcie, oddajmy mu to. Okej, to oddane teraz tak. Czy coś masz ciekawego? Apteczkę sobie weźmiemy, wytrychnie, metalowe, plastiki, ostrze, gaza, aerozol. Spoko. Spoko, spoko. Teraz tak. A, dzieciak sobie po ścianach rysuje. W sumie no to nie dziwię mu się. No, teraz przyszedł czas handlu. Zobaczmy, czy coś tu... No tak. Sprzedaj wszystko. Sprzedaj wszystko. Sprzedaj wszystko. 25 sztuk, ja nie mogę. 26,5 tysiąca prawie, nieźle. Naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle, czekajcie. To, to, to. Dubeltówka. W sumie. Staromodny kilof. Mogę sprzedać, po cholerę mi ją. Tasak to byśmy zostawili, bo to jest do craftingu potrzebne w sumie. Dubeltówka. Teraz tak, czy coś mi potrzeba? Amunicja do karabinu. Dobra, już mamy chyba full. Amunicja do strzelby. Brak wolnego miejsca, apteczki. Kupmy sobie dwie sztuki. I by było chyba wsio. Dobra, teraz tak. My mamy gdzieś... gdzie mamy iść? Tam. Zanieś próbki tkanek. No dobra. No dobra. Nóż do rzucania, flary, petardy. Spoko. Umiejętności. Jeszcze tak. To jest super.
Naucz się wytwarzać kotwiczki do spinania, wykorzystywać, no, to jest super. Swoją nagrodę znajdziesz w skrytce w dowolnym schronieniu lub możesz ją odebrać u kwatermistrza. Pójdziemy zaraz do kwatermistrza. Widzicie, nawet nie zauważyłem, że coś takiego mogę odbierać. Tak, co to jest? Staranowanie w odpowiedniej chwili zadaje obrażenia przy pierwszym uderzeniu. Wydłużony jest czas, to nie. Chociaż. Szybciej wywać się gryzoniu. Zmniejsza obrażenia odnoszone przy upadku. Upadek z dużej wysokości nadal kończy się śmiercią. Nie wiem. Lekki jak piórko, ucieczka. Dobra, weźmy sobie to. Pójdziemy do kwatermistrza jeszcze raz. Kotwiczka. Czy my musimy ją wytworzyć? Nie. Od razu kotwiczkę tutaj sobie wrzucimy. Jesteś w bezpiecznym obszarze, nie można używać tej kotwiczki, no tak. O kurczę, kotwiczka, kotwiczka, to jest naprawdę zajebista sprawa. Zobaczymy, jak to działa. No chwila, ja chciałem kotwiczkę, a nie flarę. Jak używać kotwiczki? Aha, w ten sposób, spoko. Spoko, spoko. Ona się tam ładuje, nie? Teraz ją sobie chyba będę ulepszał cały czas. Au! Rozwaliłem. O, ciężko, ciężko. Dosłownie... No, dosłownie troszeczkę mi zabrakło, patrzcie, no. Jeszcze. Jeszcze. Jest. O, to była ciężka do otworzenia. I oczywiście shit. A to był przeciwnik, dobra. Wypierdzielaj mi stąd. Help! Kurde. Straszne te napisy są, normalnie działają na człowieka, autentycznie działają. Dobra, koniec, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. O, tego sobie nie będę otwierał. Tak jak mówię, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, komentarz, również jest mile widziany. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!